Halo widzowie, no i jestem w mojej kropce. Ostatnio publikowałem vloga o tym, jak wyglądał nasz koncert i zastanawiam się, że właściwie nie jestem w stanie przebić tego już żadnym innym materiałem filmowym. I wtedy sobie przypomniałem, jak Salvador Dali pisał w jednej ze swoich książek o tym, że ludzkość poznała największą emocję wtedy, kiedy zobaczyła wybuch dynamitu. Wow. That's incredible. Przypomniałem sobie, że no już ładny czas temu, drugiego vloga, jak kręciłem, kiedy byliśmy z Jankiem w Amsterdamie i tam, pamiętam, szukałem, była mi potrzebna myszka do komputera, znalazłem taką, która nie działała i w ferworze złości postanowiłem ją zniszczyć. Dzisiaj, łącząc te dwa tematy, kręcę vloga o tytule Niszczenie Myszki 2. Dynamitu nie mam, ale mam trzy takie połączone petardy i właśnie nimi wysadzę jedną z tych dwóch myszek. Mam dla was też wystrzałową informację. Kręcimy kolejny klip filmowy, w sensie teledysk. Mamy już teledysk do uszy i oczy, mamy fantastyczną animację do słodyczy, gorąco polecam do tego, aby obejrzeć je ponownie. I kręcimy teraz klip do piosenki Wszystko od nowa. Swoją drogą, na koncercie jedna osoba powiedziała mi, że słucha piosenki Wszystko od nowa każdego dnia po przebudzeniu. Ja też zacząłem tak robić i bardzo mi się podoba to przyzwyczajenie. Przyszedł czas, żeby się pokazać, dlatego w kolejnym klipie już występujemy. A w tej chwili już od 3-4 miesięcy pracujemy nad formą teledyskową. Czyli ćwiczymy i zdrowo się odżywiamy, żeby wystąpić w tym teledysku bez koszulek. Więcej informacji śledźcie codziennego vloga, żeby wiedzieć, jak postępują prace nad kolejną filmową realizacją zespołu Axis Mundi. Poprzednim razem myszka spotkała się z 5-kilogramowym młotkiem. Zastanawiam się, co ma stać się z kolejną myszką. Psują mi się bardzo często, używam środkowego przycisku do koloryzowania kolejnych klatek
i biorąc pod uwagę, że nie są to gamerskie myszki, nie wytrzymują po prostu rolki takiej ilości pracy. I więc może tym razem ktoś się ośmieli i napisze mi, w jaki sposób mam zniszczyć kolejną myszkę i to nakręcić.